Spójrzcie, jaki dzierżan wielki wyrósł w moim ogródku. Uwielbiamy te kwiaty, tworzą gęste, kolorowe kępy, które dodają bardzo dużo uroku ogrodowi. Świetnie sprawdzą się w takich nasadzeniach naturalistycznych, wiejskich. Jeśli zależy nam na tym, żeby uzyskać właśnie taki romantyczny charakter bujnego, kwiecistego ogrodu, to dzierżan sprawdzi się tutaj znakomicie. On ze względu na swój wzrost bardzo dobrze sprawdzi się w tyle rabaty. Tutaj te rabaty są dość wąskie, ogród jest mały. Tak naprawdę kępa kwiatów zajęła całą grządkę, ale myślę, że najlepiej prezentowałaby się jednak, gdyby z przodu rabaty były kwiaty niższe. Tak to sobie wyobrażam. Dzierżan rośnie bezproblemowo. On jest bardzo odporny na mróz. Mamy tutaj bardzo duży zimą wiatr. Część roślin ma tendencję do przemarzania, a dzierżan radzi sobie wyśmienicie. To jest typowa roślina zielna, czyli taka, która odbija wiosną, a na zimę zupełnie część nadziemna zamiera. Także robi ogromne wrażenie, że zaledwie od wiosny do lata ona urosła aż do takich rozmiarów. Dzierżan możemy ścinać do wazonów, do bukietów. Bardzo łatwo rozpoznać dzierżany właśnie po ich kwiatach. One mają tutaj taką główkę i płatki są tylko w dolnej części. Są też dzierżany w innych kolorach, bardziej pomarańczowe, dwukolorowe, ale raczej z tego, co ja się orientuję, to właśnie w tych kolorach żółtych, pomarańczowych, takich ciepłych barwach innych ja dzierżanów nie widziałam. Te kwiaty bardzo przyciągają owady do ogrodu. Są lubiane przez pszczoły, przez trzmiele, motyle. Jeśli lubimy właśnie owady w ogrodzie, chcemy je przyciągnąć do ogrodu, to dzierżan również spełnia tą rolę. Bardzo szybko rośnie i świetnie się rozrasta. Ja zaczęłam od jednej takiej kępy w ogrodzie. W tej chwili po roku mam już 4 tej wielkości. Także jeśli chcemy szybko zagospodarować ogród kwiatami, to również polecam dzierżan. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia!